Jesteśmy w miejscowości Długie w tunelu z odmianą Maduro. Wprowadzona do sprzedaży w tym sezonie, w roku 2021. Rośliny są średniej wysokości, ale z dobrym wigorem utrzymują szeroką, ładnie rozłożoną, dużą blaszkę liściową, intensywnie zieloną. Odmiana bardzo dobrze zawiązuje owoce w różnych warunkach, więc zarówno przy niskich temperaturach, jakie mieliśmy tej wiosny, ale również w okresie wysokich temperatur w pełni lata bardzo dobrze wiąże. Owoce szybko przebarwiają się na kolor czerwony, intensywna czerwień, i utrzymują stałą barwę przez cały sezon, czyli od początku do końca zbiorów jest taki sam kolor. Wielkość owocu około 10 na 9 cm, więc przydatna zarówno do pakowania w kartony, jak i dla tych, którzy sprzedają w workach na giełdzie. Jeśli chodzi o jej równomierność wiązania, jest to wielka zaleta tej odmiany, gdyż mamy zarówno dobrze rozbudowane piętro dolne, jak i później sukcesywnie zawiązuje owoce i mamy ciągłość zbiorów dzięki temu. Do tego jest łatwość zbioru z szypułką, co zapewnia nam szybkie zbiory i bardzo dobrą prezencję owoców w kartonie. Mimo iż owoce Maduro bardzo szybko przebarwiają się na kolor czerwony, nie zauważyliśmy na tej odmianie żadnych problemów z cukrzeniem się owoców. Innym istotnym elementem jest fakt, że nie ma też problemów z chorobami odglebowymi, więc do tej pory nie obserwowaliśmy żadnych problemów z uwiądami na odmianie Maduro. W tym sezonie ze względu na możliwości sprzedaży owoce nie były zbierane na zielono. Od początku są zostawiane do wybarwienia na kolor czerwony. Na tej roślinie mamy kilka owoców w pełni wybarwionych, w czerwonym kolorze, parę owoców w półkolorze, plus zielone owoce różnej wielkości, zarówno duży, w pełni wyrośnięty, jak i wiele owoców o mniejszej wielkości, w tym małe i bardzo małe zawiązki. Także mamy na roślinie już kilkanaście owoców, które gwarantują nam bardzo dobre plony. Owoce Maduro łatwo wyłamują się z szypułką w kolanku, dzięki czemu bardzo atrakcyjnie wyglądają w kartonie, są łatwe do przygotowania, a intensywna czerwień bez wchodzenia w bordo zapewnia, że jest to towar bardzo chętnie kupowany zarówno przez nasze sieci marketów, jak też o bardzo dobrej jakości na eksport. Do tego dobra trwałość owoców w obrocie, dzięki czemu produkt nie starzeje się, długo zachowuje walory handlowe. I te same walory utrzymuje do końca sezonu. To nie jest sprawa wyłącznie z okresu wysokich temperatur, ale bardzo podobne cechy wykazuje w samej końcówce, gdy już mamy niższe temperatury, długie noce i większą wilgotność powietrza.